się, manko, z tej strony Kacper950 i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft. Jak widzicie, mam już zbrojkę. Takie coś dla żółwi zrobiłem, tam jest ta nasza kraina lodu, kurde. Mam zbrojkę z żelaza. Wszystko już jest gotowe. Mam także żelazny miecz, kamienny kilof i żelazny kilof. Tamten mi się skończył, bo tyle kopałem. Zaraz zobaczycie, co tam porobiłem. Jedzenia też jest trochę mało. Pochodni mam więcej, bo dosyć dużo. Mam łuk enchantowany na moc 2. Znalazłem w jaskini. Mam zapalniczkę, jak widzicie. Znaczy w jaskini. Zaraz wam powiem, z czego. Mam tarczę i to zaraz się dowiecie, z czego. Tory, a one się mogą do czegoś kiedyś przydać. Ups, bym poleciał. Płyniemy, płyniemy. Jesteśmy już przy naszym pięknym domku. Owieczki, krówki. Tutaj mam taką łódkę. Widzicie, jest moja 950, oczywiście. Musi być. Nie darowałbym sobie, jakby nie było. Wejdziemy do chałupy mojej pięknej willi, kurde. Cyk. I tu myślę, że zrobię jeszcze jedną skrzynkę. To jest taki kominek. Go specjalnie zrobiłem. Tu mamy kowadło. No cholery, znowu ten odgłos. Tutaj mamy enchantowany ten łuk. Go tutaj enchantowałem. Mamy crafting, mamy to. Boję się strasznie tych odgłosów. Bo wczoraj na wieczór, jak chciałem sobie z bratem pograć trochę, poszliśmy do pewnej rzeczy, którą zaraz zobaczycie, to po prostu tych odgłosów to było multum. Chyba z 8 poszło w 10 minut i przestaliśmy grać. Się po prostu wystraszyliśmy. Idę schować tory. Jak widzicie, mam ich tu trochę. Wagonik też mam. Mam już dwa wagoniki. A, o właśnie. Powinowactwo wodne. Możecie mi doradzić, do czego to używać. Myślę, że do wędki. Choć nie jestem pewny, nie mam wędki. O, widzicie, ile mam jeszcze pochodni, nie? W razie, jakbym chciał coś pozwiedzać, to ja mam granit. Kurde. To ja to wszystko wywalę pod bloki budowlane. Cyk. Pójdziemy sobie spać. Ups, są dwa łóżka. Bo, oj, ups, walnąłem w mikrofon. Gram z bratem na tym serwerze. Nie wiem, czy ja górę pokazywałem, to wam pokażę. Tu mamy biblioteczkę i craftingów dużo. I tu mamy wyjście na balkon. Akacja, ta akacja jest odwzorowana na tej, którą mam na moim innym świecie, który myślę, że pokażę. Już nagrałem odcinek. Ała! Tu mamy pole, ale ja go nie używam, bo mam dużo tego jedzenia. Bewsztyków, pieczonych schabów. Jak widzicie, to już chyba było. Ale zaraz wam pokażę, co ja tu kupiłem. Tu był węgiel, żelazo i lazuryt. Widzicie, tu się nie sugerujcie, to nie jest krew ani coś, to jest czerwony kamień. Tutaj mam swoje rzeczy w skrzynce. To rzeczy mojego brata, znalazł skubany szmaragda. Ale ja znalazłem 7 w pewnym miejscu. Myślę, że w razie czego założę sobie tarczę, żeby tak zrobić ewentualnie tak. Moja kopalnia. Tu, zobaczcie, cyk, cyk. Jest z żelaza, ale nie chciało mi się go wydobywać. Tu i zobaczcie. Leci tunel. To jest wszystko oświetlone, więc nie muszę się bać. To jest obsydian. A zobaczcie tu, to jest cała taka ogromna jaskinia. Ogromna, mała jaskinia. A zaraz zobaczcie ogromną, w której znalazłem coś ciekawego. Mamy tunel. To jest ta jaskinia. Z niej znalazłem jednego diamenta, a drugi diament był w bardzo ciekawym miejscu. Zobaczcie zaraz jakim. Może się już to po niektórych z was domyślałem. Ajajajajaj. Spadło mi się. No jak widzicie, tu była lawa. Zawaliło się to wszystko. Jak tu... Okej. Sobie kopałem.
Ups. Tutaj. A tu woda mi. Słyszycie ją? Tu jest lawa. Tu myślę, mogę rozwalić już. Nie wiem, czemu tu pochodnie postawiłem. Mogłem przecież zawsze tu postawić. Tutaj mamy takie o dróżki, dróżki, nie dróżki. I tu mamy dojście do jednego z. Tutaj kolejne. I tutaj mamy dojście do jednego z moich tuneli, które kopałem. To jest kolejne przejście. To jest chyba mój tunel. To jest ewidentnie mój tunel. Tutaj to było pełno gravla, więc opuściłem. Tu jak widzicie, tu jest zaczęty tunel, nieskończony. Tutaj też nie skończyłem. On będzie leciał i leciał. Tutaj mam taki, to jest mój tunel. To jest tutaj przez to, że była tutaj, jest pełno lawy. Jak widzicie, tu nawet jest czerwienit. Co wam pokażę. Piękna lawa, nie? Tego czerwienita nie będę wywalał, wykopywał. Tu mamy tunel, tu mamy tunel, tu mamy tunel. To wszystko są tunel, to te połączenia to są mojego brata, wszystko. A ta drabina to po co tu? Właśnie. To jest drabina do czegoś fajnego. Ja wam najpierw to pokażę. To sobie taki kosz zrobiliśmy koło lawy. W razie jakbyśmy wykopali dużo rzeczy niepotrzebnych. Sobie tylko. O, zrobię. Bo kurde. Jak byłem w kościele, to zmarzłem trochę. Mi zimno było. No i mamy też jakieś moje tunele. Też nie zaczęty, ale nieskończony, bo gravel. Zapytacie się na przykład, czemu to jest taki nieskończony gravel, a czemu tu jest takie zniżenie? Odpowiedź brzmi. To jest centralnie lawa. Dobra, jest i ta jaskinia. Idziemy w górę. Cyk, 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 cyk. Ta-da-da-dan! Kopalnia. Kurde, znalazłem kopalnię. Czy na PS4 jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, co jest najlepsze? Teraz wam pokażę, dokąd ta drabina akurat prowadzi. Au. Nie to perki. Źle już poszedłem. Nareszcie się, kurde, muzyczka jakaś puściła. Bo ja zapomniałem, że mam muzykę bardzo ściszoną i dlatego tak te odgłosy słychać. Widzicie, jak mnie odbija? Tu i zobaczcie, teraz idziemy w górę. To nie jest wyjście oczywiście na moją posesję. To jest po prostu wyjście do kopalni. Robiłem to z bratem. To jak widzicie, wszystko jest odkryte. Niżej? Nope. Nic nie ma niżej, więc idziemy dalej. Tu? Kurde, przed chwilą tu byłem. Tu chyba złoto. Pełno emeraldów w tej kopalni, wam przyznam, znalazłem. I dwa spawnery. Widzicie, tu już piąte piętro nie jest skończone. Dobrze, że tu tarcza doszła. Kurde, no. Widzicie? Co tu się dzieje? Tu coś też było. Ha! Kurde, nie widziałem cię. Tu chyba były dwa emeraldy obok siebie i tu był jeden. Dobra, mamy szmaragda. Oczywiście mówię emerald po angielsku. Miecz mi się kamienny tutaj skończył i dlatego tak jest. Tutaj jest to, co szliśmy przed chwilą. A co my mamy tutaj? Stekiem to niszczę. Pokchomp. Aha.
Tu się coś zawaliło, ale... Kurde. Którą mój robiliśmy z bratem. O, tu co tak ciemno. Tu chyba nie szedłem, bo się zawaliło. Też tutaj, o, zrobimy. Cyk i... Uf, nie zawali się na szczęście. O, pierwotna muzyczka, kurde, z Minecrafta mi się puściła. Tak, to jest powrót. My sobie pójdziemy, pozwolicie, tutaj. To może coś... A widzicie, nie... Jednak nie wykopałem tutaj całego złota w tej kopalni. Możecie teraz zobaczyć, ile tu jest... O, 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 rzeczy. No, jest kolejna część kopalni, którą mi tak odkryłem. Pozwólcie, że zrobię coś w tym stylu. Ups. Dobra. Tun, 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 tun. Kurde, zobaczcie, co to jest. Patrzcie, tam jest kolejna część kopalni. Jak widzę, ja tu dużo jeszcze nie odkryłem, choć jak wpadnę do lawy, to po prostu, no, pokczam dla mnie. Co? Okej. Okej. Ło, grzybki. Dobra. O, to odkrywamy coś, czego jeszcze wcześniej nie znalazłem. Grzybki. Będę mógł zupkę zrobić. No to już był straszniejszy odgłos. Jeszcze się prawie zeszczałem od taki odgłos. Co jeszcze mu tak długo wykopuje to złoto? No dobrze, że tędy poszedłem. No takie jaskinie to... z creepy dźwiękami to po prostu można się zasikać. O, czekajcie. A tam coś idzie, idzie w górę. Ho, 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 dobrze, że zszedłem. No coś, co mój brat lubi najbardziej. To daje też dużo levelu. Lazuryt nasz. Kurde. Muszę sobie zrobić lekkie przejście. Kiedyś woda w Minecrafcie chyba nie miała innego takiego odgłosu. Też nie szedłem. O! O, o. Bra. Ale lawy. Gdzie co? I tak mam dużo pochodni. Ale bloków zbytnio nie mam. Ale ja chcę diaksa, to jest 11 poziom. Czy co to my pójdziemy tutaj? Może ta lawa będzie szczęśliwa. Też nie. Ale jest czerwony kamień. Not bad. Chodzimy, chodzimy. Ahaha. Cię dobrze, że tu poszedłem. Dobra, pójdziemy trochę do góry. Co to jest to nasze? Dobra. Tam to nie idę. Może coś ciekawego znajdę. Chyba to jest ta woda. Ja. Czy tutaj idziemy po prostu w kółko. Mam nadzieję, że kurczę się nie zgubię. Jak się zgubię, to lipa. Dobra, tędy szliśmy. A tutaj jeszcze nie było mnie. O, kolejny czerwony kamień.
Czerwony kamień zawsze ostrzega przed lawą, to pamiętajcie. Zawsze jak widzicie czerwony kamień, to uwaga, bo gdzieś w pobliżu jest lawa. No i weź kurczę, teraz wróć. Tu możemy coś może nawet znaleźć. Jesteśmy w stanie. Dobra. Już jestem mniej więcej w obeznanej pozycji. O, super, muchomorki. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mnóstwo jaskiń. Kurde. Szczerze, takiego czegoś też, żebym się nie spodziewał. Oho, pochodnie się skończyło. O, ile mamy rzeczy. Zobaczcie, dziurka. Dwie pochodnie się postawiły? Tak. Czemu? O, 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 o. Widzicie, mamy kolej. Złoto. Bogactwo. Nigdy nie kopcie pod siebie, to jest najważniejsza zasada w Minecrafcie. Ciekawi mnie, co jest koło tej lawy. Pozwólcie, że trochę sobie pokopę. Się tam pali coś. Czy zawsze takie kopanie może przynieść nam bogactwo i diamenty? Mi to przyniosło, jak widzę, czerwony kamień. Odpuszczę. Tu było nasze złotko. Fortuna mi sprzyja. Mam tyle złota, że nie wiem, kto jeszcze tyle ma. Dobra, tu mamy naszą drogę. Oj. Troszeczkę źle poszedłem. Gdzie teraz? Myślę, że tu. Dobra, są grzybki. Okej, jesteśmy. Tam mamy duże szanse na diamenty. Ona. Dobra, dobrze, dobrze, że tak zrobiłem. Bo bym pochodnie postawiła, wiecie. Ja ciek tam głęboko. Nie chcę ryzykować, więc jej odkryłem. Pójdziemy. O kurde. Ty, dobra, ta pajęczyna pomogła mi, uratowała mnie. Dobra, zrobimy to tak, a później ja tam pójdę szukać. Jak widzicie, ja już tam coś tworzyłem. Auć. Zresztą mi zbytnio rezultatów nie przyniosło. Tam widzę, nie kopali. Może coś jeszcze znajdziemy w tej kopalni. O, 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 widzicie? Dobrze, że mówiłem, że coś jeszcze znajdziemy. Tyk. O nie, no naprawdę. O, coś, 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 coś. Jest. Kolejne złotko. Zobaczcie, no mamy emeralda. Z żelaza nie wydobywam, bo żelaza też mam dużo. Choć złota ma już znacznie więcej. O, o, no i super. Pozwiedzamy trochę kopalni. Może coś ciekawego znajdziemy. Popatrzcie. Dziwi mnie to, że jeszcze tutaj nie zaglądam. Czekajcie, nie? Zawsze trzeba zajrzeć. Iście, wtedy nie zajrzałem i... O, nie toperek. Wow, śmie. Wystraszył. A, to jest skrzynka z moim bratem, ją znaleźliśmy. Jeszcze niżej coś jest? No to nie, ja tam chyba już byłem. Patrzcie, 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 no. Po prostu nie mogę. Patrzcie, skrzynka. Była tak blisko. Jest! A czemu nie ma diaksów? Diaksy by się zawsze przydały. Diaksy są zawsze na propsie. A dobra. Mamy trochę żelaza. Grzyby wytopione już. Grzybki. A tutaj? Okej. Okay. Już się kończy kopalnia. Oho, tu coś jeszcze, ale tu już nic nie ma. Au, 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 au.
Kurde, no nie strasz mnie. W Radzielcu. Zejdziemy trochę niżej. Nie widzicie? Też mnie tu nie było. To jest już chyba siódme piętro tej kopalni. Jeszcze niżej? Ósme? No dobra, no aż dech w piersiach zabiera, no. Patrzcie, uuu. 13 poziom jest złoto. A ja szukam diamentów. Ile już mamy złota? Rud 26. Ja cię. Czy ja będę bogaty, jak nie wiem. Co? No, co? No kurde, no nie wierzę. Dziwne, że tu potworów nie ma. Czerwony kamień, a to jest 9 poziom. Zawsze kopiemy w ten sposób, jeśli widzimy czerwony kamień. Węgiel. Zobaczcie, to jest już 11 poziom i na tym poziomie mogą być diaks. Hello there. Cie? Dużo emeraldów jest w takich miejscach, że ja po prostu ich nie widuję. One są po prostu tak, jakby, no jakby wam to powiedzieć. One są tak na suficie, a na suficie się wielu graczy nie patrzy, nie? Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj znajdę. Dobra, no to ja się już z wami żegnam.